Cześć, 20 zadanie z matury próbnej z nową erą z poziomu podstawowego. Zadanie 20 jest zadaniem podstaw pod wzór i wylicz, więc nie jest aż takim ciężkim zadaniem. Objętość stożka ściętego tak wygląda. Dane jest wzorem V równa się 1 trzecia pi h w nawiasie r kwadrat plus rr plus r kwadrat, oczywiście małe i duże, gdzie h jest wysokością, a r i r to są promienie. Mamy dane, mamy wyliczyć wysokość. No to podstawiajmy. Tu mamy V, ale wiemy z drugiej strony, że nasze V równa się 52 pi. To podstawiam sobie od razu 52 pi. 1 trzecia pi przepiszę. I teraz zamiast dużego H podstawiam szósteczkę. Wydać. H oczywiście chcemy wyliczyć. H oczywiście chcemy wyliczyć. Dobra. Teraz może na niebiesko. Tak, promień mały, promień duży na niebiesko. Mały promień do kwadratu, 2 do kwadratu, 4. Mały promień razy duży promień, 2 razy 6, 12. I duży promień do kwadratu, 36. OK. To ja sobie to bardzo chętnie podzielę przez pi, żeby mi tu i tu się skasowało. Tu zostanie mi 52, tu mi zostanie 1 trzecia h, a co tu będzie z tego? 4 plus 36 to jest 40, plus 12, 52. Już łatwo zauważyć, że można podzielić przez 52. 1 równa się 1 trzecia h, pomnożyć przez 3, no to h wyjdzie 3. Koniec. Tyle wychodzi. D. Więc bierzemy wzór, podstawiamy, proste równanie do rozwiązania, wyliczamy i koniec. Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane. Lecimy do 21. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.